John Reporter to jeden z tych twórców, którego albo kochasz, albo nienawidzisz, albo po prostu masz w niego wyjebane. Ostatnie kilka lat... Kim jest dla was Sean Reporter, moi drodzy? Jakbyście mieli Seanego Reportera opisać jednym słowem, kim jest dla was, to jakim słowem byście go określili? Zdał się w kłótnie z największymi twórcami w Polsce, często używając przy tym kłamstw, manipulacji oraz tak zwanych... Niemożliwe. Sean Reporter? Opcja numer 3. Specyficzny? Pajac? Hu? Nikim? Niepełnosprytny? Nikim? Plotkarz? OS-u? Farmazoniarz? Szalony pasuje w sumie. Szalony w sumie, no tak. Typ z Krakowa, tak jak Gawinowa, zerem, taki nijaki pajacyk. Ale szalony bardzo pasuje, to jest, wiesz, może dlatego robi to, co robi w internecie, żeby być wierny Ferrari, żeby być wierny swoim ideałom, żeby być wierny swojemu nikowi na YouTubie. Półpraw tylko i wyłącznie po to, by udowodnić swoją rację. W tym materiale omówimy sobie wszystkie kłamstwa Szalonego Reportera elegancko. Oraz dlaczego jako twórca może niekoniecznie internet jest dla niego dobrym miejscem. Lecz zanim zaczniemy odcinek, szybkie słowo od sponsora tego materiału. Wejdź na PirateSwap 1 kwietnia. Cieszcie się nowymi skinami. Tomasz Matysiak, znany w internecie jako Szalony Reporter, urodził się 1 kwietnia w 1970. To jest życie naprawdę pisze najlepsze scenariusze. Gość jest szalonym reporterem i urodził się 1 kwietnia. Czy może być lepiej? W 7 roku i swoją pierwszą większą popularność zdobył za sprawą TikToka, gdzie komentował aktualną sytuację w Polsce. Największą popularność i uznanie wśród ludzi zdobył w 2022 roku, kiedy to wybuchła wojna na Ukrainie, a ten pojechał tam... Ten pojechał tam i zrobił sobie zdjęcie z uśmiechem. Wojciech Rożka, dziękuję bardzo, że subskrybujesz, stary. Nieść pomoc humanitarną. Wzięte, i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. To piękna sprawa, że niósł taką pomoc, jednak z tamtego okresu wybuchła później jedna z jego największych dram, ponieważ dodał on bardzo niefortunne zdjęcie. Ja mam wrażenie, że Szalony ma zbyt pozytywny wydźwięk jak na niego. Troszkę tak. ...które omówimy sobie w dalszej części materiału. Osobiście uważam, że Szalony przebił się do mainstreamu za sprawą dwóch rzeczy. Po pierwsze, konfliktu z Morańskimi na Fame MMA oraz przede wszystkim ze swojego podcastu. Ej, a na przykład chcielibyście, żeby Jaca Murański wrócił do Fame'u? To znaczy do Fame'u ogólnie, do Freak Fight'ów to wracał, przecież w tym Prime'ie teraz walczy. Ale na przykład jest teraz narodowy, to czy kogoś byście wywalili... I zamiast tej osoby dali Jacka Murańskiego? Jaca Praca, dokładnie. I drugie pytanie, czy na przykład brakuje wam Natana na tej karcie walk? Aczkolwiek, moi drodzy, dużo plotek jest a propos tego, że karta walk Fame'u jest mega zagrożona. I że tam ciągle coś się dzieje i ciągle muszą kogoś wymieniać, więc oni mają teraz ogromną spinę, bo szukają ludzi na zastępstwa. Więc zastanawiam się, czy gdzieś tam jednak Natan nie wskoczy. Wydaje mi się, że byłoby to całkiem spoko posunięcie. Myślałem, że Szalony Reporter jest młodszy, on ma 47 lat. Tak, to jest najlepsze w ogóle. Gość ma 47 lat. Idź na zastępstwo? Ja bardzo chętnie, ale mnie nie wezmą. O nazwie Szalony Tańcula, który założył wraz z innym freakfighterem, czyli Arkiem Tańculą. O czym właściwie był ten podcast? Panowie skupili się na omawianiu... Tak jak nigdy ich nie oglądałem, tak Szalonego na live'ach włączam. Ale nawet ich jako duetu na live'ach nigdy nie włączałem. Nawet na live'ach, nie? ...między sobą bieżących spraw zarówno ze świata internetu, jak i freakfightów i z czasem zdobywali coraz więcej wyświetleń, a ich najpopularniejsze filmy zdobyły w tamtym czasie ponad 300 tysięcy odtworzeń. Po tych wynikach śmiało można było stwierdzić, że jest zapotrzebowanie na tego typu podcasty, a świetnym dowodem na to są m.in. takie podcasty jak Dwa Bieguny prowadzone przez Filipka i Takefana. Na propos dwóch biegunów, co dzisiaj od nich obejrzymy, bo tam też się ciekawie dzieje. Czy obejrzysz film Świat Internetu? Oglądany już był, oglądany i jakoś jutro albo pojutrze będziesz miał shota z tego na kanale Spysiński Live. Szalony jest dowodem na wyższość nad alkoholem. Pomysł, że jest tylko 7 lat młodszy od Eli Gavin. Tak, no. To prawda, gość się świetnie konserwuje, Ella Gavin stara się konserwować, natomiast bardzo jej nie idzie. Wiesz, czemu cię nie wezmą? Czy może to przez film obok Zelo? Rozumiem, że miałeś jakąś walkę, ale no jednak żona w szpitalu, ale to powinni brać pod uwagę, ale takie rzeczy, nikt nie pamięta o tym, że wiesz, że Iza była w szpitalu, takie rzeczy, wiesz, takie rzeczy są zapominane, ludzie mają w dupie.
Najważniejszy jest wynik, najważniejsze to, w jaki sposób się pokazałeś i czy faktycznie byłeś ciekawy. Ja nie byłem ciekawy, dlatego. Czy nawet w tym przypadku podcast na tarczywych, który ja prowadzę razem z Rojem. Więc skoro projekt szedł tak dobrze, to co właściwie było przyczyną upadku kanału Szalony Tańculo? I myślę, że śmiało możemy stwierdzić, że był to tragiczny pierwszy. Wy tam Gimpera powyzywaj? No muszę właśnie Gimpera powyzywać. Mojego reportera w tamtym okresie. Szalony przez swój niewyparzony język wpadał w ogromną ilość konfliktów, między tak innymi z Federacją Fame. Ja jestem hipokrytą, kurwa, potrafię czasem kłamać, potrafię być kutasem, ale to, co Szalony Reporter robi, to już jest kurwa mocne, nie? No to mów. No stary, no... Do czego nawiązujesz? No mówię na przykład o tym, że ziomek totalnie jakby chciał wyzywać Rewo, ale nie mam o co wyzywać Rewo. Poza tym Rewo nie chce walczyć, nie zamierza walczyć, więc wiesz. Przy takich deklaracjach to uważaj na ofertę last minute bez przygotowania, gdy ktoś wypadnie. Ja bardzo chętnie, to nawet wiesz, nawet śmieszniej i fajnie by było, jakbym teraz na przykład, wiesz, gadamy i na przykład teraz do mnie Wojtek Gola dzwoni, mówi, słuchaj byku, co tam robisz, nie? Ja mówię, że no live'a prowadzę, no rozumiem. Nie chciałbyś zawalczyć na narodowym, a ja bym powiedział, kurczę, pewnie, że tak, a z kim? On mówi, no z kimś tam, nie? Ja mówię, no spoko, ale za ile? On mówi, no za tyle. Ja mówię, no, zajebiście, nie? I tak naprawdę, no jutro już bym był na treningu. Rozumiem. Rozumiem. Gabcia żabcia na trzecim, dokładnie. Więc jak najbardziej, aczkolwiek no wiem, że tak się nie wydarzy, no. Ale zamysł tego, że wchodzisz na przykład nie... Za ile? Za chwilę. Sam zamysł tego, że nie wchodzisz, nie trenujesz tam, wiesz, pół roku, tak jak ja, półtora roku do pierwszej walki, nie trenujesz nawet 3 miesięcy, tylko trenujesz miesiąc, jest dla mnie... zamysłem zajebistym, bo o to chodzi we free fightach. Gała na narodowym. Walić, nie wiem, Murańskich sobie z internetu, nie? Odizolować się. A tu waleczka. Za które musiał tłumaczyć się Arek Tańcula. To był właśnie jeden z głównych członów, które przyczyniły się do upadku projektu. Panowie 1 stycznia 2023 roku oficjalnie zakończyli swoją współpracę, no dodając ostatni film na kanale o nazwie Koniec projektu Szalony Tańcula. Jest bardzo cięto, jest zaciętą jak morda, której nienawidzisz i będziesz na sucho golił maszynką jednorazową najtańszą z Biedronki. Sam Arek powiedział w podcaście, że osoba Szalonego Reportera źle wpływa na jego PR i że zbyt często musi tłumaczyć się z czegoś, co powiedział Tomek. Które biorę pełną świadomość za to, a to co mówisz ty, to są twoje słowa, ale ludzie tego nie rozumieją. Ja bardzo często jestem podpinany pod jakieś twoje słowa, twoje rzeczy, z którymi ja nawet mówię, nawet... To... No i dlatego odszedł z tego projektu, ale wyszło to na dobre, ponieważ tak jak ich podcast mi się nie podobał i nie wiem, nie czułem w ogóle vibe'u ich podcasty, ich rozmowy. Tak, Szalony Reporter czasem nawet obejrzę poza live'em. Dokładnie w tym odcinku mówiłem inne moje zdanie, ale wy powiedzieliście, potem wy w swoim odcinku powiedzieliście to. Nikt nie mówi, Tomek powiedział to, Arek powiedział to, tylko wy powiedzieliście to. I to jest takie właśnie, z czym ja walczyłem bardzo długo, ale panie, już nie zwalniam po prostu. Nie chcę mi się tłumaczyć i po prostu wszystkim, dlaczego, co i jak. Tutaj jednak trzeba przyznać, że ludzie w komentarzach głównie wstawili się właśnie za Szalonym Reporterem. Ciężko się ogląda, jak kolega mówi do kolegi, że kończy z tobą jakieś tam relacje, bo no inni tak. Obcy ludzie mówią, że nie lubią twojego kolegi. Wiem, no że Szalony tak. Nie jest święty, ale widać, że jest mu przykro i jeszcze próbuje przekonać go, że to lubi. Tak, i ten, Szalony serduszkowo ogólnie te wiadomości. Lubi i że chce się zmienić. U mnie bardziej Tańcula traci w oczach. Szkoda. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, a Tańcula ucieka. Smutne. Chroń mnie Boże od takich kolegów, którzy jak idzie, nazywają się przyjacielem. Boże, chroń mnie przed takimi przyjaciółmi jak Tańcula. Co w tej sytuacji postanowił zrobić nasz dzisiejszy bohater? Zaledwie 10 dni później ruszył z nowym projektem o nazwie Szalony Podcast, a w jego pierwszych filmach występował sam i omawiał bieżące sytuacje zarówno w polityce, jak i w sieci influencerów. Co trzeba przyznać, że samo w sobie jest naprawdę dziwnym i specyficznym połączeniem. Szybko zdecydował się on zmienić formułę i zaczął prowadzić wywiady z gośćmi, co szczerze mówiąc bardzo mu się opłaciło. Szalony Reporter zaczął... No podcasty są zajebiście opłacalne i zajebiście oglądane w obecnych czasach. Nie? Bo nawet jeśli nie oglądasz, a słuchasz gdzieś tam w drodze gdzieś samochodem, no to są wyświetlenia dodatkowe, więc
więc jak najbardziej rozumiem. Zapraszać to. Wszelakich gości, ale również starał się nagłaśniać niektóre afery, które później wielokrotnie okazywały się być nieprawdziwe, a on sam był wyzywany za swój słaby research. Omówmy sobie jednak rolę szalonego reportera we freakfightach. Tak jak wspomniałem wcześniej, szalony reporter zdobył swoją główną popularność za sprawą swojej kontrowersyjnej kariery we freakfightach. Ja czekam na ten gruby materiał staną na szalonego, ciekawy jestem, co tam wygrzebują. Tak, ja też jestem tego ciekaw, bo on ciągle zapowiada, że on sam nie był świadom, że tyle na szalonego wyjdzie, nie? Więc no, jestem ciekawy, szczególnie, że Krzysztof Stanowski ze swoimi materiałami tak naprawdę no nie zawodził jak dotąd, nie? Gdzie po raz pierwszy mogliśmy go obejrzeć na konferencjach gali Fame MMA 15. To właśnie tam zastąpił w roli zastępcy dla swojego kolegi Arka Tańculi, który podczas tamtej gali miał zmierzyć się najpierw z Mateuszem Murańskim, a następnie z Jackiem Murańskim. Jego rolą w tamtym okresie było zastąpienie Arka w walce z Jackiem, gdyby ten dostał kontuzji po pierwszej walce. Do walki legendarna walka. Onego ostatecznie legendarny Jaca. Nie doszło, jednak Jaca jego praca. Konflikt z rodziną Murańskich trwał zarówno na konferencjach, jak i poza nimi. I tutaj przechodzimy do jednej z największych dram jednocześnie z udziałem szalonego reportera. Jego najgorszym ruchem okazało się być, jak sam mówi, nieumyślne dodanie zdjęcia ze szczęką jebać Murana. Pytacie się, co w tym w ogóle jest kontrowersyjnego? No przede wszystkim głównym powodem oburzenia ludzi było to, że kilka dni wcześniej media obiegła informacja o śmierci Mateusza Murańskiego. Nie, tutaj wydaje mi się, że to faktycznie mogło być przypadkowe, że nie zrobiłby tego szczególnie po śmierci. I zdjęcie, na którym ten szczerze się do aparatu, eksponując napis na szczęce. Bo jak się puści długi podcast, to lepiej robota idzie. Przy zgrzycie sprzątam, przy krematorium gotuję, twoje live'y sobie włączam, jak chcę porysować. No, ja rozumiem, właśnie to jest spoko, ale zauważyłem nawet, że live'y czasem, szczególnie w okresie wakacyjnym, lepiej się przyjmują niż filmy, bo ludzie sobie, wiecie, już siedzą, gdzieś tam chillują i sobie chętnie słuchają czegoś. Były totalnie na miejscu, zaledwie kilkadziesiąt godzin potem. Szalony oczywiście starał się przepraszać, pisząc, że dodał tą relację nieświadomie, jednak mógł mu starego chodzić? No pewnie tak. Zdaniem naprawdę nie można być na tyle głupim, by nie zauważyć tego szczegółu. A może można być, nie jestem do końca pewien. Ostatnio również przewinął się znowu wątek Mateusza Morańskiego podczas wywiadu szalonego z Wielkim Bu. Posłuchajcie sami. Nie wiem, czy patrzysz w kalendarz albo na relację. Zuza Lee i Sandro Głuszczuk gadają o spółce donate'owej. Jakby miód na moje uszy, moi drodzy. Wspólnych znajomych. Kocham swoich widzów. Znajomych, to w czwartek była pierwsza rocznica przyjęcia się, kurczę, młodego Murańskiego, nie? Zgadza się. I wiesz. Jak wyglądały walki szalonego, kiedy już do nich doszło? Pierwszą stoczył z Michałem Cichym, którą po trzech rundach wygrał, lecz w kolejnych nie miał już tyle szczęścia. Kolejna walka była z Cezarym Gołębiewskim, tak, który znany jest w internecie pod pseudonimem Czarek Czaruje i w tej walce musiał uznać wyższość rywala, przegrywając w trzeciej rundzie przez TKO. Oraz trzecia walka, którą stoczył nie tak dawno z Jakubem Rzeźniczakiem, z którym było mnóstwo dymu. O Jezu, ale ten prawie giry połamał, nie? Na konferencjach. Generalnie... Ja go chciałem tylko zapytać, czy mnie też zdradzi dwa dni przed walką, na przykład zawalczy z kimś innym, nie? Bo raz już nie czekał na narodziny dziecka, tylko poszedł do kochanki. Chciałbym zapytać, czy zaczeka do walki. Nie wyrzuł 30. No właśnie to była największa... To jest w tym wszystkim najbardziej przykre, że Mateusz był młodym chłopakiem, był rok starszy ode mnie. Zaczekam do walki. To co powiedziałeś, to akurat jest nieprawdą i to już wielokrotnie prostowałem. Znaczy nieprawdą, więc... że zaczekasz do walki? Nie, nieprawdą jest, że uciekłem do kochanki po prostu, tyle. No ale na przykład, że masz dziecko, co sam powiedziałeś, no niestety to jest prawda. Ja chciałbym cię zapytać na przykład, czy dasz radę założyć rękawice na naszą walkę, bo prezerwatywy tam wtedy nie udało. Ale ja na początku powiedziałem, wykaż się jakąś inwencją twórczą, a nie odkopujesz jakieś stare rzeczy. Uważam, które... Swoją drogą sam temat Jakuba Rzeźniczaka jest na tyle ciekawy, że można by było nagrać o nim osobny materiał. Chociaż szczerze mówiąc, patrząc na to, jaką jest ona osobą, nie jestem do końca pewien, czy chcę poruszać tego typu tematy. Jak dużo można zmienić słów na swój temat? Ewelinę poznałem po prostu przez kolegę, który zajmował się załatwianym dziewczyn na telefon. Słowo o kobiecie, z którą ma dziecko. Mhm. Za to spotkanie tam zapłaciłem chyba 1500 za 2-3 godziny i tak to się zaczęło. A co jest jeszcze kontrowersyjnego? Co za siur, nie? W byciu szalonym reporterem? Przede wszystkim jego pobyt w więzieniu. Tak. Dobrze słyszeliście, sam twórca postanowił odnieść się do tej afery 25 stycznia 2023 roku w filmie pod tytułem Spowiedź szalonego reportera, spędziłem 6 lat w więzieniu. I tutaj chciałbym pochwalić zachowanie szalonego reportera, ponieważ postanowił on w przeciwieństwie do innych troglodytów polskiego internetu, takich jak Denis Załęcki, nie budować sobie zasięgów i atencji na tym, że siedział kiedyś w więzieniu, czy nawet nie był on szeligą, który zbudował sobie atencję na tym, że kiedyś był dopiero wtedy, kiedy zdobył on jakiś poziom rozpoznawalności. Czas, hejka czas. I za to akurat szacun.
W samym filmie Szalony przede wszystkim stara się przestrzec innych przed takim zachowaniem i dowiadujemy się kilku ciekawych rzeczy, przede wszystkim tego, że po raz pierwszy trafił on do więzienia w wieku 19 lat, a jak sam powiedział, musiał odbyć wyrok 4 lat pozbawienia wolności za coś, czego nie zrobił. Wieczorem, bo to było tam między 2 a 4, nie straszak, między 2 a 4. Do 3 byłem w pewnym lokalu, gdzie było 50 osób i każdy potwierdził, że już tam byłem. Mówię, uff, jak dobrze. Jak miał ten pierwszy raz, bo ja nawet nie wiedziałem, co się stało, sklep ukradli, którego dnia to było, oni przecież mówią, o Jezu, to dobrze, bo bym miał jeszcze może, że to ja. Do 3 byłem w lokalu, że to sobie potwierdziły, a znałem stamtąd barmana. Teraz przejdźmy do tej dramy związanej z Ukrainą. Sean Reporter mocno zaangażował się w pomoc Ukrainie po wybuchu wojny 24 lutego 2022 roku. Zaangażował się zarówno w pomoc humanitarną, jak i nagłaśnianie tego, co się działo w tym kraju. No. Na swoim YouTube i TikTok. No i to było jak najbardziej dobre. Jak myślicie, wygra Trump czy Kamala? Trump wygra. Regularnie dodawał filmy z pobytu na Ukrainie, głównie w formie shortów oraz na jego kanale Shalon Reporter pojawiły się również długie filmy, gdzie m.in. odpowiadał na pytania widzów związane z wojną. A zniszczenia, dobra, może szybko, bo nie no, nawet nie szybko, bo też pytacie, jak to jest, jak to jest rozwolne. To chyba najmocniej go dobiła ta Ukraina. Nawet nie Ukraina, tylko samo to zdjęcie. Od tego się zaczął ogromny hejt na niego. Słuchajcie, to nie jest tak, że cała Ukraina jest rozwalona. Chyba każdy średnio zgarnięty wie, gdzie ten front był. On jest w tym momencie na wschodzie, a próbowali się dobić do Kijowa, więc te największe zniszczenie można właśnie zobaczyć pod Kijowem, gdzie już frontu nie ma. Gdzie... W tym momencie mogę wam odblurować zdjęcie z początku materiału, które Szalony dodał w tamtym okresie. Co no, jest z tym zdjęciem jednak? Najprościej to. Chciałoby się powiedzieć, że wszystko, jednak przyjrzymy się temu dokładnie. Szalony Reporter stoi uśmiechnięty na tle zniszczonego budynku. No przyznajmy się szczerze, jest to po prostu... Później te info, później te info, tak. Żałosne. To nie był jednak jedyny kontrowersyjny temat w tematach wojennych. Oprócz tego było bardzo kontrowersyjne story, gdzie ogłosił on m.in., że jesteśmy w stanie wojny z Rosją. I że dwie rakiety spadły, moi drodzy, i że samoloty już się podnoszą tam. Również z polskiego, polskie lotnisko, wojsko polskie. Szalony Reporter jest znany głównie ze swoich dram. Jako twórca internetowy miał dramy z takimi youtuberami jak Konopski, Stanowski, czy nawet prezydent Andrzej Duda, któremu po prostu kazał wypierdalać z kraju. Dlatego przedyskutujmy sobie te dramy. Kiedy przejdziemy do pierwszej poważnej dramy, a mianowicie Szalony Reporter versus Konopski, to możemy zauważyć, że pierwsza drama zaczęła się wtedy, gdy Szalony Reporter podczas podcastu z Fagatą ogłosił walkę Konopskiego z Dubielem. Uważasz, że Marcin wróci szybko? Czy mu to bardzo zaszkodzi, czy się odbuduje? Ja myślę, że Marcin jest serio niezniszczalny i kiedyś wróci. Szkoda. Mam nadzieję, że już nigdy na ten ryj nie będą się opaszyć. W maju będzie walczył z Konopskim. Walce wieczoru. To znaczy ogłosił, to jest zdecydowana nadinterpretacja, gdyż zakładał on, że miała to być prawda, co znając jego wiarygodność po prostu nie było prawdą. Nie dość, że dzięki niemu to FMMA miało idealną sytuację, by wybadać teren po październikowej aferze i czy rzeczywiście można już zacząć przywracać osoby zaangażowane w bardzo znaną dramę. Drugą rzeczą było to, że po prostu było to tak absurdalne, że nikt mu w to nie uwierzył, a kiedy sam Konopski postanowił mu odpowiedzieć... Coś cicho odbierę swoją drogą i bardzo w swoim dobrze. Filmie. Pytałem do reportera fake newsów, że skąd on sobie to wziął, że nigdy bym się na takie coś nie zgodził i dostałem informację zwrotną, że usłyszał to od drugiej strony. Ja na przykład usłyszałem od drugiej strony, że Szalony ma małego pędraka, sika w gacie i pracuje w mongolskim burdelu, gdzie do ucha szeptają mu kolejne pomówienia i liki. Serio. Szalony został po prostu zaorany. To, co również jest tutaj warte napomknięcia, to fakt, że między innymi zaledwie 2 tygodnie przed pomówieniem Konopskiego był on twarzą fejkowej organizacji Oj Wojtka, która miała... Tak, i przecież początek tego filmu był taki, że on może wziąć w tym udział, jeśli przyzna się do błędu, przeprosi za te wszystkie swoje niesprawdzone informacje i że obieca, że już więcej tak nie będzie. Raczej Szalony w tym przypadku niczego się nie nauczył. Dodatkowo od tej dramy minęło już 5 roku, a materiał dalej wisi u Szalonego w niezmienionej formie, bez wyciętego fragmentu, gdy mówi o walce Dubiela z Konopskim oraz dalej jest w tytule jako główny temat. Ale dobra, drama z Konopskim to jedno, ale przede wszystkim pierwsze przejawy 4 miesiące temu, czyli 2 miesiące po dramie z Konopskim. To właśnie wtedy Tomasz Matysiak wraz ze swoim kolegą opublikowali materiał pod tytułem Przydajni YouTuberzy, gdzie na miniaturce umieścił Krzysztofa Stanowskiego. Nikt nas nie przebije. No na razie Sandro Buszuk pobija Sandro Zuzali, więc tutaj wiesz, macie jeszcze kogoś do pobicia. Przede wszystkim nie mam pojęcia, jak inteligentnym trzeba być, żeby zrobić miniaturkę z Przydajni YouTuberzy i wstawić samego siebie na tą miniaturkę. To geniusz zła, moi drodzy. A zaraz obok osobę, która nie miała w tym nic wspólnego, czyli Krzysztofa Stanowskiego, który w tym przypadku powiedział wprost: wyślij mi proszę na priv adres do korespondencji dla kancelarii prawnej. Z góry dziękuję. Z góry dziękuję. Panowie jednak sobie... Ale fajnie, bo na przykład jak ktoś mnie chciał pozwać, to od razu mi pisał na Instagramie, że już pozew wysłany, nie? A tutaj przynajmniej tak grzecznie było, padło pytanie,
z góry dziękuję, czy możesz mi wysłać, to fajnie. Szybko wyjaśnili tą sprawę na priv i Sean Reporter powiedział, że Stano nie powinien się znaleźć na miniaturce, bo nie ma o nim słowa w filmie, dlatego miniaturka została zmieniona na poprawną. Jak sam powiedział, z Krzysztofem wszystko dogadane, problem trwał 5 minut, a pół X podjarane bardziej niż osoby, które to dotyczy. No tak, tylko kogo to mogło w takim razie dotyczyć? Po tej aferze można... Świetna zmiana. Myślę, że Sharon... Wcześniej nie było Stanowskiego, teraz jest znak zapytania zamiast Stanowskiego. Kurczę pieczone. O kogo może chodzić? Reporter pójdzie po rozum do głowy i nie zrobi drugi raz podobnego fuck-upu. Jednak postanowił powtórzyć swój błąd i dodał materiał, w którym hucznie ogłosił, że Stanowski wziął 720 tysięcy od NASK, co miało sugerować jego rzekomą współpracę z partią polityczną PiS-em. Tam było tylko oględnie, była kwota tylko i termin, że to jest tam ponad 720 tysięcy koło. Stanowski. Dostał Krzysztof Stanowski z ministerstwa i to w 4 miesiącach poprzedzających wybory, czyli dosłownie Stanowski. W kampanii wyborczej. Tak. W maju po raz trzeci wybuchła konfrontacja między panami, lecz tym razem atak wykonał Krzysztof Stanowski, gdzie w swoim wpisie zarzucił reporterowi między innymi, że epatuje bogactwem, a w styczniu ogłosił upadłość konsumencką, na co Szalony znowu zarzucił Krzysztofowi, że ten nie odnosi się do brania pieniędzy od PiS-u. Hej Szalony Reporter, tak sobie sprawdzam tu i tam, co u ciebie słychać, bo przecież obiecałem. Powiedz mi najpierw, czy to w porządku... Polityka jest szalona i bez tego człowieka? Że epatujesz bogactwem? A może właśnie potrzebujemy takiego szaleńca? Szalonościowych podróżami, drogimi hotelami, a nie o ogłoszeniu twojej upadłości konsumenckiej. Hej Krzysiu, jestem podekscytowany, że interesujesz się moim życiem. Mam nadzieję, że oprócz ataków personalnych, które widzę od momentu zarzutu, że brałeś... Reportero loco, tak jest. ...kasę od PiS, będzie w tym filmie również odpowiedź na te zarzuty. Jeżeli chcecie przeczytać całą wymianę zdań pomiędzy panami, bo padają tam dosyć ostre słowa takie jak te, to zapraszam zatrzymać sobie te właśnie screeny. Oczywiście ta drama nie miała swojego końca dopiero tam. Nie tak dawno temu Szalony Reporter sam powiedział, ponownie jednocześnie zaczepiając Krzysztofa Stanowskiego. Mówiliśmy o tym już dawno, ale zostaliśmy zwyzywani przez Krzysztofa Stanowskiego i zakrzyczeni przez jego sektę. Dobrze, że teraz o tym mówią duże media jak Radio Z. O co dokładnie chodzi? Chodzi o to, że rzekomo rzeczywiście Krzysztof Stanowski dostał ponad 500 000 złotych dotacji od PiSu. Jak odpowiedział na to Krzysztof Stanowski? Reporterze Szalony, nie wykonałeś odrobiny researchu. Tamten tekst Radio Z był długo przed twoim. Niestety, przeoczyłeś go, tak jak przeoczyłeś, że go dementowałem, podobnie jak przeoczyłeś masę innych rzeczy. Nie dziwi mnie to. Wszak nie jesteś reporterem, tylko złodziejem, oszustem, naciągaczem, fałszerem, bankrutem i zbirem. Ciekawy ten życiorys filmowy. Sam się nie mogę doczekać. I trzeba przyznać, że Stanowski ma talent do kończenia karier na YouTubie, patrząc m.in. na to, jaki zrobił film o Natalii Janoszek. Jednak... No na YouTubie może skończył, ale przecież ona chwilę później była w tym show TVN-owskim. Co tam kobiety z internetu szły, z internetu, ogólnie ze świata show biznesu, bawiły się w survival i przecież Natalia Janoszek tam była. Więc faktycznie on może odrobinę w jakiś tam sposób, znaczy nawet nie odrobinę, ale trochę zepsuć tą karierę komuś, ale Szalonemu nie zepsuje kariery. Że to u niego nic nie zmieni, to mogę was zapewnić. Czy w tym przypadku by tak było? Patrząc na to, ile już mieliśmy dram z różnymi polskimi influencerami, to żadna do tej pory tak naprawdę nikogo nie zakopała. Również do pewnego momentu faktycznie nagrywanie filmów sprawiało, że ktoś mógł usunąć się z internetu, natomiast obecnie już tak nie ma. Ciekawym faktem jest m.in. to, że Szalony Reporter został zaproszony do pewnej szkoły. Tam przedstawili jako fajną pokrzywdzoną babuszkę. Dokładnie tak. Specjalnie włączymy ten odcinek, żeby zobaczyć, jaki będzie początek tego. Ona powiedziała, że Stanowski nakłamał w tym filmie, nie? W Krakowie, by opowiedzieć o tym, jak zostać influencerem i osiągnąć sukces w sieci, jednak ostatecznie zrezygnował z tego pomysłu. I teraz pewnie sobie myślicie, no dobra, pokazałeś jej o kłamstwa, ale jaka to jest niby hipokryzja i tak dalej, to przejdźmy do najciekawszej części tego materiału. Dawaj. Ostatnio na swojego Instagrama, po tym jak Kuba Padecki zdobył Mount Everest, co było dosyć znanym wydarzeniem na polskim YouTube, Sean Reporter wstawia relację, w której nazywa Padeckiego top 1 polskiego YouTube, a następnie drugą relację, gdzie dopisał, że właśnie takie kanały i ludzie powinni być promowani. I tak jak jestem w stanie się w 100% zgodzić z tym stwierdzeniem, to szkoda tylko, że sam Tomek nie stosuje się do tej reguły, zapraszając do swoich programów gości. To jest chore, wiesz? Ale co Aniem? Nie, a filmy na Gargamela czy Gonciarza nie niszczą wizerunku itp. Trochę niszczą, oni się sami niszczą, to jest dwa. Natomiast ja mówię o totalnym zniszczeniu. To znaczy na przykład kiedyś Generator Frajdy nagrał film o nie matura to bzdura, tylko o tej turbomatura, o tej dziewczynie. Co reklamowała to i ona po tej dramie usunęła się z internetu. Kiedyś na przykład też był taki śmieszek, kawalarz, prankster na YouTubie i nie zgadując się ze sobą, jakoś dzień albo dwa dni po sobie ja wypuściłem razem z Lakarnumem film na niego i no i co? No i gościu się usunął z internetu. Moi drodzy, Polish Prince jest na czacie. Kurwa mać. Wszyscy tutaj, serduszka dla Polish Prince'a.
ponieważ to jest gość, któremu jeszcze zostało kilka miesięcy, bo jest teraz na misji. To jest ten sam, to jest normalnie one and only, Polish Prince, moi drodzy, więc teraz wszyscy serduszka dla niego, ponieważ on jest na misji teraz, ma trochę internetu i ten internet po prostu marnuje na to, żeby z nami teraz posiedzieć. Z nami tutaj. Z nami teraz posiedzieć. On już, o Jezu, nie pamiętam od kiedy jest, ja tutaj też tutaj nie będę mówił, natomiast zostało mu mniej niż więcej do powrotu, bo on wraca teraz, no za kilka miesięcy, nie wiem czy też mogę takie rzeczy mówić, natomiast wraca za kilka miesięcy, ma się dobrze, żyje i to jest najważniejsze, więc moi drodzy, no kurwa mać. Trzy miesiące moi drodzy tylko zostało i będzie z powrotem w domku. Zajebiście, normalnie cieszę się. I fajnie, że w ogóle z Polish Princem udało mi się złapać taki kontakt, że czasem gdzieś tam piszemy. Także pięknie. Mniej więcej wraca za kilka miesięcy. No 3 miesiące już tutaj już dostaliśmy informację. Zajebiście, bardzo cieszę, że możesz tu z nami być, Polish Prince. Naprawdę, mega się cieszy. Mamy, moi drodzy, bohatera tu mamy teraz na czacie, więc bardzo cieszę, stary. Już ci nie będę tyle słodził, już nie będę tyle cię chwalił w ogóle. Chociaż mógłbym. Natomiast, no co, no robię live'a dalej. Ja też, oj przestań. Natomiast jadę dalej, żebyś nie musiał słuchać o sobie, tylko mógł słuchać o jakichś głąbach i żebyś mógł się tam trochę jeszcze bardziej różnić. Pozdrów wszystkich chłopaków. Kurwa, jesteście twarde chłopy i bardzo się cieszę, że jeszcze tylko 3 miesiące. Gości takich jak Fagata, Marianna Schreiber, Tybu... Ignacego Imandzia, rozumiem. A co myślisz o powrocie mniej więcej? Wiesz co, chyba mnie to nie interesuje za bardzo. Kurski, który rozwalił mikrofonem Casio głowę, czy wiele innych kontrowersyjnych gości. Taka rada ode mnie. Zamiast pierdolić głupoty na Instagramie, faktycznie zaproś wartościowych gości do swojego programu. Na przykład, mnie zapraszał. Ja dalej mam zaprosiny od niego, zaproszenie mam dalej od niego, natomiast on mieszka w Krakowie i to jest, kurczę, pieczone. Chore, że jesteś taki przystojny. Dziękuję bardzo. No szkoda, że on w Krakowie, bo naprawdę mimo tego, że on czasem pierdzieli głupoty, to ja chętnie poszedł na taki podcast. Bo to nawet nie chodzi o to, żeby reprezentować cokolwiek lepszego niż wywiad z Fagatą. Ale Shiro przyszedł, bo Polish Prince przyszedł. Jakby Polish Prince nie przyszedł, to by Shiro też nie przyszła. Panem Marconiem, czy kimkolwiek innym. Chodzi po prostu o to, żeby sobą reprezentować coś lepszego. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie. W dzisiejszych czasach im mniej reprezentujesz, im mniej reprezentujesz siebie, tym lepiej. Tym masz większy rozgłos, większy hajs i tyle. No, ludziom jednak zależy na tym i tyle. Mógłbym się nawet w spanie w Krakowie załatwić? A pranie? Mam nadzieję, że wam się podobał. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hejka. I zostawcie suba, jeżeli wam się podobał.